W niedzielę 7 listopada w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie odbyła się gala Fundusze z Kulturą. Dzisiejsza gala jest okazją do podsumowania, jak środki europejskie w perspektywie 2014-2020 zostały wydatkowane w subregionie tarnowskim. Ponad 2,5 miliarda złotych zainwestowanych właśnie w ten region. Bardzo istotne jest to, że projekty, które dzisiaj wybraliśmy, zostały wybrane tak naprawdę przez mieszkańców. Mieszkańcy w ramach głosowania wybierali te najlepsze z różnego obszaru: infrastruktury, opieki nad dziećmi, ale również w ramach rewitalizacji. Wśród wyróżnionych projektów znalazły się m.in. budowa Centrum Chorób Serca w Tarnowie. Bardzo ważne jest to, że obiekt dobrze służy pacjentom, bardzo podniósł rangę, prestiż i po prostu pozwolił nam rozwinąć nowe metody leczenia, co jest niezwykle ważne dla osób chorych. Najwięcej głosów w plebiscycie otrzymał żłobek w Bogumiłowicach. Dzięki funduszom europejskim w dwóch transzach udało się wyremontować obiekt, wyposażyć, wybudować plac zabaw, wyposażyć wózki, wyposażyć magiczny dywan. W tej chwili żłobek posiada możliwość przebywania 25 dzieciaków i o tym, jak bardzo potrzebna była ta inwestycja, świadczy ilość głosów, które ta inwestycja otrzymała. Kolejnym wyróżnionym projektem są zajęcia dodatkowe dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej. Dzięki środkom europejskim uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych z przedmiotów, z których są najbardziej zainteresowani. Zajęcia te były prowadzone przez nauczycieli akademickich pod opieką naszych nauczycieli. Również uczniowie z Brzeska mogą korzystać z projektu stworzenia wyjątkowych pracowni umożliwiających kształcenie zawodowe. Projekt Fachowcy w swojej branży pozwala setkom młodych ludzi kształcących się w naszych szkołach zawodowych uzyskać nowe kompetencje, kwalifikacje, przez co poprawiają oni swoją sytuację na rynku pracy. Doceniono też projekty badań i innowacji w przedsiębiorstwach. Dzięki funduszom europejskim udało nam się zrealizować projekt innowacyjny, bezalergenowe analogi produktów mięsnych przeznaczone dla osób z dietą wegańską. Należy nadmienić, że jest to projekt badawczo-rozwojowy, którym zostały zakupione nie tylko określona aparatura i urządzenia badawcze, ale także została zdobyta wiedza naukowa. Oczywiście projektów jest dużo więcej, natomiast dzisiaj wyróżniliśmy tylko część z tych projektów. Mnogość projektów w naszym regionie tarnowskim, w całym województwie jest bardzo dużo, bo ponad 4000 umów podpisanych i to świadczy o ilości projektów, które będą zrealizowane do końca perspektywy finansowej, tak naprawdę do 2023 roku.